Chyba wszyscy mamy tu obsesję na podwodnych stworzeniach, bo zawsze gdy robię o nich film, to mają masę wyświetleń. Oczywiście mamy duży szacunek do tego, który jest prawdopodobnie najniebezpieczniejszy z nich wszystkich. Mówię oczywiście o rekinach. Istnieją różne rodzaje rekinów. Niektóre są nieco przyjazne, a inne po prostu chcą cię zjeść. I podczas gdy ataki rekinów nie przypominają tego, co widzimy w szczękach lub w innych filmach, to wciąż pojawiają się różne incydenty, a niektóre mogą stać się poważnym zagrożeniem. Ci ludzie nurkują ze specjalnym sprzętem i mogą odbywać z nimi bliskie spotkania. Ale nawet to nie jest do końca bezpieczne. Zdarzyły się incydenty, w których nurkowie doświadczyli przerażających spotkań. Dlatego dzisiaj pokażę Wam 10 spotkań z rekinami, które poszły nie tak. Jestem pewien, że nie spodziewali się tego, co zobaczyli. Na całe szczęście mieli ze sobą aparat i mogą podzielić się swoją historią ze światem. Pamiętaj, aby ocenić ten film, zapraszam Cię również na mojego Instagrama puffy.youtube. Za każdego followa staram się odwdzięczyć serduszkiem, a fajne profile zaobserwuję. Zapraszam do oglądania. Wakacje nad oceanem są świetne. Można eksplorować podwodny świat. Nawet chwila nurkowania może wystarczyć, aby zobaczyć wiele egzotycznych ryb i innych stworzeń, których normalnie byś nie zobaczył. Jednak eksploracja podwodnego świata może mieć swoje konsekwencje, które okażą się bliznami na całe życie. Tak jak w przypadku tego filmu, w którym mężczyzna badał głębiny i próbował złapać jakąś rybę. Nagle znikąd pojawił się wielki rekin i zaatakował go. Było to nieoczekiwane, ale najgorsze jest to, że rekin był bardzo zły i nie wydawało się, że nie chce pozostawić tego mężczyznę w spokoju. Mimo tego, że nurek miał włócznie, rekin miał to gdzieś. Zamiast tego szukał sposobu, aby się na nim zemścić. Chcę powiedzieć, że rekin poważnie podchodził do ochrony ekosystemu. Po prostu nie był zadowolony, że ktoś zabiera mu jedzenie. Nie powiedziałbym, że to nurkowanie było jakimś nieszczęściem. W sumie zakończyło się dobrze, ale pokazuję je Wam, ponieważ był to niewątpliwie niesamowity moment w ogóle w historii nurkowania. W 2013 roku Michael Mayer wybrał się na nurkowanie wokół wyspy Guatemala w Meksyku i podczas swojej podwodnej podróży stanął twarzą w twarz z bestią uważaną za największą, jaką kiedykolwiek uchwyciła kamera. Ten rekin miał około 7 metrów długości. I chociaż zwierzę było spokojne, to jestem pewien, że klatka by nie wytrzymała starcia z tą bestią. To nie jest doświadczenie, które bym polecił osobom o słabym sercu, ale jest to zdecydowanie największe marzenie każdego, kto kocha rekiny i chce je widzieć na własne oczy. Jedną z najstarszych metod łowienia ryb jest używanie włóczni. W ten sposób kiedyś ludzie zdobywali pożywienie. Obecnie istnieją bardziej wyrafinowane sposoby łowienia ryb, ale włócznie są nadal przydatne w pewnych sytuacjach, w takich jak ta pokazana na filmie. Zwykle tej metody używa się do polowania na małe ryby, ale takie włócznie mogą też pełnić funkcję ochronną podczas spotkania ze wściekłym rekinem. Ten film jednak pokazuje, że szturchanie rekina włócznią to niekoniecznie jest dobry pomysł, nawet jeśli jesteś w niebezpieczeństwie. Rekin ugryzł tego mężczyznę w nogę. Ten bronił się włócznią, męczył trochę rekina, aż ten w końcu odpłynął. Nurek twierdzi, że nigdy nie widział czegoś takiego. Na szczęście rekin nie był taki duży. W przeciwnym razie ugryzienie byłoby nieco bardziej bolesne. Co może pójść nie tak, gdy się skacze z klifu? Tak naprawdę wiele rzeczy. Możesz się zranić, w najgorszym przypadku możesz trafić do szpitala. Cóż, skoki z klifu to całkiem niezła zabawa. Zwłaszcza jeśli robisz to w takich miejscach, które zostały specjalnie do tego zaprojektowane. Jednak niewielu się spodziewało tego, co się stanie z osobą w tym filmie. Gdy tylko skoczył do wody, stanął twarzą w twarz z ogromnym rekinem. Wyglądało to tak, jakby rekin tylko czekał, aż jedzenie spadnie mu przed noc. Mimo tego, że rekin nie wydawał się być zainteresowany, to widać, że mężczyzna jest zaniepokojony tym spotkaniem. Desperacko próbuje uciec. Pod koniec filmu mężczyzna wraca na brzeg. Wydaje się, że odczuwa ulgę i jest zaszokowany, ponieważ szczerze mówiąc, nikt nie skacze z klifu z nadzieją, że na dole będzie czekał na niego rekin. Ten film zaczyna się od mężczyzny znajdującego się w przezroczystej klatce. Podobno ma to działać na zasadzie niewidzialności. Jednak robi się przerażająco, gdy nurek zauważa 5 rekinów pływających wokół niego. Wszyscy go widzą i wydają się być chętni, aby się do niego zbliżyć.
a jeden z nich faktycznie podpływa do klatki, prawie ją niszcząc. Nurek jak najszybciej wypłynął na powierzchnię. To było ekscytujące i bardzo przerażające doświadczenie. Ale Nurek mówi, że tam na dole było ich znacznie więcej. To spotkanie było bardzo intensywne i tego raczej się nikt nie spodziewał. Mówi, że wszystko, czego trzeba, to być we właściwym miejscu i o właściwej porze. Ten film niekoniecznie przedstawia nurkowanie, ale faceta pływającego na desce, który z niej spadł i zauważył duże niebezpieczeństwo. Film zaczyna się od mężczyzny, który w spokoju wypływa na ocean. Jednak nagle spada z deski i natychmiast łapie aparat, aby pokazać nam to, co jest pod wodą. To ogromny rekin, który w każdej chwili może z łatwością połknąć tego mężczyznę. Samo oglądanie filmu może zaniepokoić i mogę sobie tylko wyobrazić, co czuł ten mężczyzna. Na szczęście rekin wydawał się być łagodny. Mężczyzna wszedł na deskę i odpłynął do brzegu. Myślę, że jedną z najbardziej przerażających rzeczy w tym filmie jest fakt, że ten mężczyzna jest sam i jest bardzo daleko od brzegu. Nic mu się nie stało, ale jestem pewien, że będzie to pamiętać do końca życia. W tym filmie ekspert od rekinów nurkuje w wodzie w klatce, która jest otoczona prętami z każdej strony. No, z wyjątkiem góry, która jest pokryta szkłem. Najpierw Nurek przegląda się rekinowi, który wygląda na nieśmiałego. Ale potem pojawia się ten 6-metrowy rekin i zaczyna na niego polować. Rekin nie obserwuje tylko Nurka, ale także dwóch pływaków trzymających klatkę. Zrównoważony Nurek uważa, że jest bezpieczny w klatce, jednak istnieje ryzyko, że sytuacja się skomplikuje. Rekin podpływa od góry i przegryza linę. Klatka powoli opada na dno oceanu. Na szczęście Nurek zdołał wrócić na powierzchnię cały, ale to doświadczenie dało wspaniały przykład tego, do czego są zdolne rekiny. Te dzikie bestie tak naprawdę mają swoją strategię i zrobią wszystko, aby osiągnąć swój cel. A teraz zdjęcie dnia. Nic, co do tej pory widzieliście, nie jest tak szalone jak to, co teraz ci pokazuję. Na zdjęciu widzimy rekina, który dostał się do jednej z klatek. Nie zdarza się to często, ale komuś się to przytrafiło i bez wątpienia było to jedno z najstraszniejszych doświadczeń nurków. Stanie twarzą w twarz z rekinami może być przerażające, więc dlaczego nie zrobić tego z przyjaciółmi? Przynajmniej nie będziesz sam, jeśli przy pierwszym nurkowaniu z rekinami wydarzy się coś szalonego. Grupa przyjaciół wybrała się do portu Lincoln w Australii. Radośnie cieszyli się otoczeniem, kiedy nagle pojawił się agresywny rekin, aby zjeść przynętę. Rekin płynie tak szybko, że uderza w klatkę. Z perspektywy jednej z osób widać, że jest to rekin i zbliża się bezpośrednio do nich. Jednak patrząc na to z drugiej strony, ten rekin chciał tylko zjeść przynętę. Było to zdecydowanie nieoczekiwane. Rekin podpłynął bardzo blisko, ale właśnie po to są klatki. Są tak zaprojektowane, aby upewnić się, że rekiny nie wejdą do środka. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć.